Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak rozebrać smartfona LG G3 D855. Do przeprowadzenia całej operacji potrzebny nam będzie śrubokręt krzyżak, ale warto również zaopatrzyć się w coś do podważenia. Zatem bierzmy się do roboty. Najpierw przewróćcie telefon i zdejmijcie tylną klapkę baterii. Wcięcie znajduje się w lewym dolnym rogu. Kolejnym etapem jest wyjęcie baterii. Teraz możemy już się wziąć za odkręcanie śrubek. Dolną część osłony płyty głównej przytrzymują 4 o takim samym rozmiarze, zaś górną 9. Zwróćcie jednak uwagę, że śrubka przy oczku aparatu jest krótsza. Możemy wziąć się za zdejmowanie osłon płyty głównej. Zacznijmy od tej na dole. Jak widzicie, odchodzą one całkiem łatwo. Kolejnym etapem jest odczepienie taśm flex odpowiadających za połączenie płyty głównej odpowiednio z wyświetlaczem, przednim aparatem, głównym modułem aparatu. Jak widzicie, wszystkie taśmy są już odczepione. Teraz ostrożnie możemy wyjąć płytę główną. Kolejnym etapem jest demontaż wszystkich elementów przyklejonych do ramki ekranu. Zacznijmy od przedniej kamerki. Główny aparat, wibrator, głośnik rozmów, złącze słuchawkowe, a także ta płytka PCB znajdująca się na dole. Jeżeli demontaż któregoś z tych elementów sprawia Wam trudność, to nagrzejcie je nieco korzystając z suszarki. Wtedy klej stanie się bardziej plastyczny. Jedyne co pozostało, to ramka wyświetlacza wraz z samym ekranem i digitizerem. Jeżeli jest tylko taka możliwość, unikajcie ich rozdzielenia. Jest to niezwykle trudne, aby dokonać tego bez uszkodzenia jakiegokolwiek elementu. Klej łączący ekran z obudową staje się plastyczny powyżej 80 stopni Celsjusza. Jednak jeżeli nie chcecie uszkodzić ekranu, nie powinniście przekroczyć temperatury 95 stopni. Jak widzicie, proces rozebrania smartfona LG G3 nie należy do najtrudniejszych. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!